Znaczy nie, no, to może być lepiej skrętu, ale to jest jednak kosmetyczna zmiana. Dlatego ja ci mówiłem, jak jechałem, dla mnie to była kwestia widelca, ale to jest widelec jeszcze to pogłębia, nie? Dodatkowo nie wiadomo, jak to jest wysokie, na przykład tu jest za wysoki widelec do tej ramy. Wiesz, możesz zmienić ramę, możesz zmienić widelec. Albo spróbować. Nie, możesz nie spróbować z mostkiem. Ja wiem, ale te wszystkie widelce do CX-a, oni właśnie mają te kąty uprzedzenia, bo tam jest dużo udorze, na te przednie koło idzie. Czy ty dajesz coś nie tak, czy... Ale nie widzę, tam zmiana mostek. Jeszcze nie ma, jeszcze nie ma. Ja mówię, jest, może skrócić mostek, nie? Ty masz tu jakąś drę, lub to masz jakąś lepszą rękę, bo ja... Czekać, nie? Nigdy nie korzystałem z trenera. Właśnie sobie wyobrażałem, że jak dojadę do mety po tych 200 km, to że ja w ogóle spadnę z roweru. Zawodnik cross country jest w stanie pokonać zawodnika z maratonu, natomiast z odwrotnej strony jest uważnie niemożliwe. Jadę walczyć? Nie. Jadę po to, żeby przyjechać. Jadę walczyć. Te maratony robią bardzo dobrze dla polskiego sportu. Kluczowa jest tutaj kadencja i sposób jeżdżenia na takim rowerze 29 cali. Po tych pierwszych testach zauważyłem, że jeździ, powinno się na tym rowerze jeździć z dużo wyższą kadencją. Czyli jeżeli atakujemy na podjazd, możemy doprowadzić do tego, żeby ten rower, że tak powiem, przysłowiowo stanął. Trening, który stosuję, nie jest doskonały. Nie jest doskonały, natomiast jest optymalny.